Hejo, hejo, witam się z wami ponownie. No i słuchajcie, w końcu dotarłam tutaj do swojego pokoju nagrywek i pokażę wam to, co zakupiłam w Hiszpanii. Mam nadzieję, że wzięłam wszystko. O, już nie wzięłam wszystkiego. Widzicie? Co ja? No bo ja już normalnie nie pamiętam. Powiem wam, że już nie pamiętam. Dobra, ale chyba jednak już większość, bo będę miała pod ręką. O, jeszcze to. Jeszcze to i jeszcze tamto. No dobra, więc przystąpmy do pokazywania. Czekajcie, jeszcze schowam nożyczki, chociaż nie, będą mi potrzebne. Dlaczego już je tu mam? Ok, pierwsze dwie rzeczy, co pamiętam, jakie zakupiłam, to są dwie rzeczy, które zakupiłam na bezcówce, czyli na lotnisku. Clinique Chubby Lash. Jest to jakaś maskara pogrubiająco, słuchajcie, wydłużająca chyba. Zaraz wam powiem. Pogrubiające, także zrobimy sobie na pewno teścik, zobaczymy, czy jest faktycznie, co ja dzisiaj mam, a dzisiaj mam, co ja dzisiaj mam? Chyba z rana jedną warstwę, no słuchajcie, z rana mam jedną warstwę, więc nie będę chyba raczej dokładać na wytarte rzęsy, po prostu zrobię wam na czyste rzęsy, zrobię wam test na żywo któregoś razu, więc to jest pierwsza rzecz, jaką zakupiłam, o ceny mi nie pytajcie, bo już teraz kompletnie nie pamiętam. Drugi tusz, jaki kupiłam, to jest by Terry i to jest Mascara Terribly, nie wiem, niby jakiś Grow Booster Mascara, czyli chyba zaobiadałam coś około 30 chyba euro. To. Dalej kolejny tusz to jest tusz z gazety, ale nie zakupiłam gazetę, chyba Glamour. I tam właśnie w jednej miałam Rituals, dokładnie to, to było z jednej gazety. Przepiękny zapach, słuchajcie, przepiękny. Mogłabym mieć takie perfumy. Cudowny zapach, on mi coś przypomina, tak troszeczkę wbija w Angela i taki krem z indygo. Kiedyś jak robiłam szkolenie z indygo do paznokci, to właśnie oni mieli taki krem bardzo pachnący, przypominający zapachem Angela, właśnie Innocent. I tutaj mamy Flamingo Flower and Pink Grapefruit. Przepiękny, przepiękny zapach i tu słuchajcie, pojemność też jest duża, bo 100 ml było w gazecie za 4 euro, więc to. A w drugiej gazecie, jaką zakupiłam, to była ta sama chyba nawet bodajże ta gazetka, Sexy Pulp Noir Extreme z Yves Rocher. Także taki tusz z Yves Rocher, dajcie znać, czy używałyście, używacie. Ja oczywiście wam zrobię testy całkiem oddzielnie, dzisiaj już nie będę malować się, bo dzisiaj nagrywam dla was vloga, poza tym mam trochę roboty, chcę położyć jakieś tam płytki gdzieś i trochę będę zaganiana, później ma wpaść Dominika, później muszę iść do Krzysia i tak powiem wam, że będę w locie, w przelocie, więc nie będziemy się malować. Dwa tusze, jakie zakupiłam, słuchajcie, w perfumeryjnym na stoisku Essence, to są takie dwa tusze, oba były nowościami, jeden to jest Kisses from Italy 01, bardzo mi się podoba szata graficzna, super ekstra, więc to jest ten, który z nich, oba chyba już testowałam i jeden wiem, że mnie bardzo, bardzo zaskoczył. Chyba ten. Super Curl Volume Mascara Eye Opening, czyli taka mocno otwierająca oko niby maskara. Także teraz nie pamiętam, który, ale na pewno były te lepsze niż raczej te, bo pamiętam, że jak raz użyłam te, to tyłka mi nie urwało, a tutaj wręcz przeciwnie. Także nie zawsze cena. Pamiętajcie. Perfumy, jakie zakupiłam, no to perfumy Cacharella. Takie opakowanie, nie wiem jak tam widać, czy się światło nie odbija. No i to już wam pokazywałam dzisiaj rano. I to jest w końcu, już mogę wyjąć, taka szminka. Także przepiękny, przepiękny zapach, wbijający coś w ten krem. Takie moje nuty, takie niby słodkie, ale lekko orzeźwiające. Także naprawdę polecam wam gorąco. One mnie kosztowały 25 chyba euro. I to jest 30. Dobra, to do śmieci. Śmietnik jest tu? Jest tu chyba. Jest. Dalej, co zakupiłam? Próbki. Próbki nie zakupiłam, jakie dostałam. Jak kupowałam perfumy, to dostałam Acqua di Parma. Śmierdziel nad śmierdzielami, ale się gdzieś wykorzysta. Mon Guerlain. Takie dwa zapachy i te nawet mi się podobają, ale czy bym je kupiła? Raczej chyba nie, ale bardzo ładne. Natomiast no, nie urywają właśnie mi tyłka, że tak powiem. Obudowa do telefonu, taka fajna, z taką maską przeźroczysta, taka trochę silikonowa, czyli ring musi być, ponieważ ja już wam pokażę, jak ja nagrywam dla was i na przykład nagrywam w tej postaci, to po prostu bardzo wygodnie mi się operuje tutaj telefonem, tak samo jak nagrywam coś dla was na Instastory, to właśnie w ten sposób, także oczywiście to
Widzicie, jak tutaj odstaje mi od palca moje palce, to musiałam dwa tu włożyć. Co dalej? Co było w gazetach i co dostałam też od Ani? Mam tutaj Lancome Advanced Genifik. Ten takie serum, nie przepadałam za nim, ale może być. Givenchy, jakiś męski. Dalej tutaj widzę, że już napoczęłam. Ritual of coś tam, Ayurveda, Balancing Body Cream, Indian Rose and Himalaya Honey, Balancing Body Cream. Bardzo fajny zapach, bardzo mi się podoba. Tu już nadpoczęłam, także balsam do ciała. Bielenda, enzymatyczny peeling dotleniający, to dostałam od Ani. La Roche-Posay 50+, też dostałam. Essence Ultime, czyli ta moja seria Omega Repair Shampoo, też dostałam. Uwielbiam i nie mogę sobie znaleźć ich tutaj. Dalej, i tu chyba właśnie się mi... Tak. I to jest właśnie chyba... Nie, to nie jest sprawca, bo mi się coś rozlało, słuchajcie. Ale jednak nic z tego. Myślałam, że coś tu się rozlało, bo jest pęknięte. Ale nie. Clinique Moisturize Hydrator, Exfoliator i Cleanse, coś tam. Także mamy produkt do czyszczenia, do złuszczenia naskórka i do nawilżenia. Takie trzy kroki z Clinique'a. Dalej, co mam? Skin Illusion z SPF 15. To jest coś, co ja załatwiłam już tym razem chyba, czy też dostałam? Nie wiem. 112 Amber. Taka próbka, bo też wiem, że ja tu załatwiałam, więc nie pamiętam. Jeszcze jeden, bo dwie gazetki miałam. I próbka micelarnej wody z Garniera, sprawdzonej i lubianej, przynajmniej przeze mnie. Ja ją bardzo lubiłam. Dużo osób narzekało, że ona niby uczula, czy tam nie wiadomo, co się dzieje ze skórą. Ja nie miałam z tym problemu. Kolejne rzeczy, czekajcie, schowam tylko Solfistica. Miałam sobie zrobić usta czerwone, widzicie? I nawet zapomniałam. Rzecz, jaką kupiła sobie Olivia, jak byłyśmy w Berżce. Zakupiła sobie taką bluzę. Czarna, po prostu z takimi napisami na rękawie. Szkoda, że nie ma z przodu jeszcze takiego napisu. Fajnie by to wyglądało, gdyby on był tu. No, tego mi zabrakło, ale taką sobie chciała kupić, więc sobie zakupiła. Nie pytajcie mnie, tak jak mówię, o ceny. Ja zakupiłam sobie bardziej pstrokatą. Ja lubię, jak się coś dzieje na ciuchu. O, taką i fajnie się bardzo mieni tutaj właśnie ta saszetka. Czyli ta, jak to się nazywało? No, norka? Nerka? Norka, nerka, nieważne. Nerka chyba. Tak się nazywa chyba właśnie ta torebeczka taka. Nerka. Czemu ja powiedziałam norka? To nie wiem. Nieważne. Taką bluzę w Berżce. Dalej kolejna bluzka, jaką zakupiłam. Oczywiście podróbkowo. Louis Vuitton. Z takim znaczkiem. To jest takie fajne, mieniące. Podoba mi się. Fajna, zwykła, prosta. One chyba były po 12 euro. Czy jakoś tak. Także taką jedną sobie zakupiłam. Bluzka pierwsza, jaką zakupiłam w ogóle, jak poszliśmy na spacer, to ubrałam właśnie tą białą, taką ściętą, tutaj pod szyję, co ona jest, i ona była z jakiejś współpracy. Nie wiem, czy z Shein, czy to z Shein, zabijcie mnie, już nie pamiętam, ale chyba z Shein. Taka fajna ścięta, bardzo ładna, bardzo mi się podobała, ta z ostatniego tutaj zamówienia. I w niej wyszłam i się pociłam. I po prostu potrzebowałam czegoś na ramionkach, co mogę opuścić. No, bo wiedziałam, że będę trochę chodzić. Także zakupiłam taką pstrokatą. Może nie będzie pasować tu, ale na takie ciepłe dni albo do nagrywania. Myślę, że będzie spoko. Taka z takimi fajnymi obrazkami. Bardzo mi się spodobała i bardzo była w klimacie tam hiszpańskim. No, tutaj na tą zimę, co za chwilę nadejdzie, to pewnie nie bardzo. Więc to bluzka, która jak ją zobaczyłam, to nieważne jaki miałaby krój i co by z nią było nie tak, to i tak bym ją chyba kupiła. Berżka. I taka. Bardzo mi się podobają te szminki, idealnie się wkomponowują jeszcze z tym perfumami, także naprawdę super ekstra, bardzo, bardzo w moim stylu, taka moja. I od razu mi się kojarzy z Red Lipstick Monster, także Ewcia pozdrawiam. Więc taka fajna bluzeczka, pewnie Ewa też ją ma. I bluza, która mi się bardzo spodobała, póki co jeden raz ją miałam na sobie, taka biała i też ją chyba kupiłam, tak, też w Berżce, one były przycenione chyba z 20 na 10, jakoś tak, także 10 euraków, bardzo, bardzo mi się podoba, fajny tutaj jest ten, fajnie, że się coś tutaj błyszczy, świeci, fajny motyw, także taka zwykła biała. I co jeszcze? A, i torebka. No i torebka. Nie kupiłam żadnego portfela, nie kupiłam zegarka. A, kupiłam pamiątki oczywiście dla każdego, plus jeszcze długopis sobie kupiłam.
sobie, bo ja uwielbiam jej długopisy, a ten mi się bardzo spodobał. Jest tutaj ze zdjęciem wyspy I love i Lanzarote. Także takie napisy plus zdjęcia. No, także długopis zawsze musi być. No i torebeczka czarna, mała czarna, czekajcie. O, tak się prezentuje, tutaj z takimi tymi stojaczkami. I Saint Laurent oczywiście, jak żeby inaczej, masakra. I Saint Laurent od Chińczyka, podróbka wiadomo, ja tylko podróbki, kto mnie ogląda, ten wie i tu nie muszę fisiować, ani nie piszcie mi, że nie pokazuję, że to wstyd, hańba i w ogóle, kto się wstydzi, to się wstydzi, ja się nie wstydzę, pokazuję, bo mi się strasznie podoba, bardzo mi się wygodnie ją nosi, możecie sobie nosić ją na ramię, jedno, o tak, o, w ten sposób, możecie tak, na całej długości, a możecie zdjąć całkiem sobie właśnie ten łańcuszek i nieść ją w ręce, chciałam powiedzieć w torebce. No, także taka torebusia, przepiękna, już podobna jest do tej Michaela Korsa też podróbki, którą kupiłam chyba w tamtym roku, albo jeszcze w tym roku, co byliśmy w lutym, albo już nie pamiętam kiedy. Ale bardzo, bardzo mi się podoba. Brakuje mi tu tylko kieszonki na telefon. Niestety muszę wrzucać telefon do środka. No i co? I to wszystko. I tak właśnie prezentowały chyba wszystkie moje zakupy w Hiszpanii. Nie było tego naprawdę zbyt wiele, bo, no bo jednak ten wyjazd był bardzo spontaniczny i powiem Wam, że taki nie zdążyliśmy go zaplanować. Skontaktowałam się tylko z Łukaszem, był temat, że kupujemy bilety, kupiliśmy i lecieliśmy. I zaraz chyba po kupieniu biletów, chyba 2 tygodnie później albo 1,5 tygodnia później lecieliśmy. Także naprawdę nie miałam czasu ani odłożyć kasy, ani nic. Wszystko takie było spięte. Tu jeszcze plus właśnie ten wynajem, plus opłaty, plus to i wszystko się tak, wszystko się rozlało tak naraz. Także niezbyt dużo pokupowałam, ale jak widzicie, gdzieś tam coś się udało. No. Także tak by się to prezentowało, a tu jeszcze leży pamiątkowy długopis z lutego, jak byłam, słuchajcie, patrzcie, taki sobie kupiłam. Z takim wielbłądem, no. Taki wielbłądek i oczywiście I love Lanzarote. No i tak jak mówię, każdemu kupiłam tutaj z moich bliskich kartkę, widokówkę, albo jakiś magnes i tak dalej. No, takie pamiąteczki drobniutkie, malutkie, bo trochę ich tutaj mam, tych osóbek. No i co? I to wszystko. Ja się biorę teraz za układanie. Będę właśnie za chwilę próbowała tutaj pozmieniać z tymi pojemniczkami na tej półce. Jeszcze raz Wam pokażę, jak wygląda teraz, przed. O, tak wygląda przed. No, także jeszcze nie wiem jak, ale coś pozmieniam, jakoś to poustawiam i za chwilę jeszcze muszę odkurzyć całe mieszkanko. Tak? Tak, także idę, zapodaję sobie muzę na full. Jeszcze co zakupiłam, słuchajcie, to zakupiłam takie coś przed wyjazdem chyba, albo po, już nie pamiętam. 3,99 Red Earth. O, takie coś. I tu mamy kolorek 03, magiczny kolorek. I to jest jakiś chyba, słuchajcie, puder, tak mi się wydaje. Jakiś Magician Secret Potion Illuminating Loose Powder. No, także taki rozświetlający puder. Zobaczymy, jak on się spisze, słuchajcie. On jest właśnie taki rozświetlający. Jedyne, co mi się w nim nie podoba, to zapach. Zapach jest taki dość chemiczny, ale faktycznie zostawia taki mini połysk na dłoni. Nawet nie wiem, czy to będzie widać. Nie wiem, taki trochę chemiczny ten zapach, może dlatego, że taka cena, ale z drugiej strony, to nieważne jaka cena, ale no powinno to jakoś w miarę chociaż pachnieć. Czekajcie, bo oczywiście mam problem z zamknięciem. Także taki puder, może będzie, o widać, jest taki perłowawy, tak wygląda kolorek. Zakupiłam go w TK Maxie, jakby co. O, i tak się nazywa. Ta nazwa, widzicie mnie podwójnie teraz. No, także taki jeszcze produkt, dajcie znać, czy znacie tą firmę w ogóle, tą markę. Także ja mam tutaj pierwszą rzecz z tego, uznałam sobie, że ja teraz nie chcę szaleć i u mnie jesień będzie pod znakiem raczej wyraźnych ust, a mniej oczu. Mniej więcej coś takiego zaraz Wam zademonstruję, jak mi się uda oczywiście. Czekajcie. Mocny akcent na usta, a natomiast minimalne na oczy, lekkie rozświetlenie na twarzy. Teraz u mnie jest zmęczenie, co prawda, ale
Ale będzie rozświetlenie, może nawet przy właśnie użyciu tego pudru. Pod tym oczywiście delikatna warstwa tylko podkładu i tylko pociągnięte tuszem oko. I myślę, że to będzie cały właśnie makijaż taki mój jesienno-zimowy. Oczywiście muszę dorobić, poprawić brwi. Nie wiem, ale coś mam wrażenie, że ten vlog będzie bardzo długi. Także ja już Wam nie zawracam tyłka, dajcie znać co u Was, piszcie oczywiście w komentarzach. Co tam u Was? Ja się biorę za układanie, być może właśnie odezwę się jeszcze po. Tak jak mówię, później mam trochę latania, muszę lecieć właśnie do laptopa, na internet, sprawdzić u Krzysia korespondencję. Wpadnie Dominika, podrzuci mi drabinę, więc może dzisiaj będę malowała łazienkę albo coś, jeszcze nie wiem co. No, także tak to u mnie dzisiaj będzie wyglądało i znowu koniec dnia i jutro piątek piątunio. I się już nie mogę doczekać weekendu, naprawdę, już takiego odsapnięcia i odpoczynku. Dobra, to ja odzywam się do Was niebawem. Buziaki, ajo! I hejo, hejo, odzywam się do Was z powrotem, tym razem odzywam się do Was z kuchni. To, co tu widzicie, to jest szafka. Po prostu wsadziłam Was do szafki, bo nie mam tutaj na tyle szerokości, już Wam pokażę zresztą. Nie mam tu tyle szerokości, żeby tutaj Was gdzieś ustawić, bo obraz będzie za nisko, więc wpadł na oczywiście super ekstra, gigantycznie fajny pomysł, że będziecie stać w szafce. Czemuż by nie? Przyszłam właśnie do domku, wróciłam, więc pozwólcie, że pierwsza rzecz, jaką zrobię, to będzie oczywiście kawa. Także robię kawę, bo po prostu ledwo stoję na nogach. Za chwilę Wam zrobię właśnie taki mały haul z kuchni. Tylko czekajcie, wezmę sobie kubek. Kubek, łyżeczkę, uno momento. Byłam, coś tam zakupiłam. Jak zwykle poszłam po coś innego, wyszłam zupełnie z czymś innym. Standard. Kubek. Tadam, Monia, pijemy razem kawę. A z kolei druga Monia trzyma mi, słuchajcie, słomki. No, trzyma mi słomki, słuchajcie, przynajmniej wiem, że słomki są w dobrych rękach. Czekajcie, te kakao przerzucę. O! Tadam, kubka, że Wam pojemniki. Jedyne, jakie tutaj dostałam, to są takie i mam nadzieję, że się jakoś komponują. Nic się też nie stanie, jak nie będą mi pasować, bo to są takie uniwersalne, że one będą pasować do wielu pomieszczeń. Także jak nie tu, to kuchnia, jak nie kuchnia, to łazienki albo oliwi pokój. Także na pewno gdzieś się spiszą. Takie dwa mniejsze, wybrałam właśnie białe. I jeden większy, bo tak jak Wam mówiłam, w jednym będę chciała po prostu paletki i bronzery, dlatego że paletki są duże, więc będzie po prostu to jakoś tak wkomponowane ze sobą, nie wiem jeszcze którymi stronami. Także to jest to, po co poszłam. Jeszcze były ładne, ale takie jakby splecionki, ale takiej papierowej, a boję się, bo to się będzie strasznie kurzyć, a później to się nie wytrze, bo papier się nie wytrze, tylko się zetrze i to będzie takie, wiecie o co chodzi, zaraz do wyrzucenia. A trzy pojemniczki, jeden duży i w środku dwa malutkie po 8 funtów, także bez przesady, czekajcie, muszę sobie dosłodzić troszkę. Ok, mleko wita. Mleko, a se zapalejemy, zrobimy ze zbitą śmietaną, a co? Czemuż by nie? No, także pokażę Wam jeszcze tutaj, co kupiłam. Więc lecimy po kolei. Zakupiłam oczywiście sok pomarańczowy do rozcieńczania dla moich szkrabów. Dalej, taki protektor, jak malujecie albo cokolwiek dekorujecie, coś robicie w domu, to sobie kładziecie to na powierzchni. Ja ostatnio kupiłam foliowy, przedarł się nam przy pierwszym używaniu. Normalna rzecz, chleb. Mój ulubiony zresztą, jeżeli chodzi o tostowy, margaryna, flora, dalej, taka ozdoba do pokoju, do oliwki wybrałam, z literką O, nie było G, nie było A ani C, także dobrze, że było O, będzie Oli miała tam gdzieś u siebie na jakimś mebelku, także na pewno sobie to fajnie wkomponuje gdzieś, albo ja jej to zrobię. Zakupiłam też trzy babeczki, które mam nadzieję, że żyją. O, jedna nawet się wysypała, będzie teraz wyszła od razu do kawy. Takie fajne babeczki, słuchajcie, o, malinowe. Sobie i Oliwii wzięłam malinową, Gracjanowi wzięłam czekoladową, także takie fajne cupcake'i. O, woda się zagotowała, czekajcie, zaleję sobie. Także popatrzyłam co nieco, pokukałam, no i co? I po wypłacie. Standard.
standard po prostu. Zawsze idziecie po jedną rzecz, a wychodzicie z 50. Bo to tanie, bo to tanie. Zobaczcie, jaki piękny znalazłam taki, jak mam to powiedzieć, świecznik. W sumie na świeczkę. Do tego dokupiłam też świeczkę osobną, bo to jest taki, o, możecie tutaj też podgrzewać, jaką chcecie. Jest napisane candle not included, także szkoda. Szkoda, dobra, naklejka zdjęta, ale fajne, takie włochate z dzwoneczkiem, ja lubię takie gadżety, także będzie mi umilać i upiększać salon. Tak sobie pomyślałam, że do salonu. Dalej wzięłam 5 pakowanych sausage rolls, bo moje dzieci uwielbiają. Dalej, chodź, winogrona bezpestkowe, także też super, ale pachnie mi kawą. No i fajna ozdoba, jaka mi się bardzo spodobała, zobaczcie, taki pojemniczek. Tak to wygląda, nie wiem jak tam widać, ale mam nadzieję, że ok. Otwiera się tą górę, ściąga i tutaj jest właśnie tylko ten podeścik. No i pomyślałam, że Oliwia sobie to ustawi gdzieś na przykład na biurku i będzie to jej służyć na kolczyki. Ona ma takie drobniutkie kolczyki, więc myślę, że jej się to spodoba. No i co? I pierwsza siatka pusta. Czekajcie, ja wrzucę paragon. O fajnie, zrobię sobie z tego śmietniczek. I jedziemy drugą siatę i tu już właśnie jest ciężkość. Ledwo tą torbą szłam, a dzisiaj nie wzięłam swojej na kółkach. Więc mydło, ale to mydło nie będzie tak używane, zaraz Wam pokażę. Wzięłam po prostu, żeby do środka przelać, ale lubię zapach tego mydła. Zapach Glade Sheer Vanilla Blossom. Fajny taki, zaraz Wam powiem nawet. Fajny taki słodki, fajny, ładny zapach. Wzięłam synkowi do pokoju, zbliża się Halloween, więc niech sobie tam wyprostuje to i położę sobie na szafkach. To nie chcę, żeby używał jako latarnie takie, tylko żeby, wiecie, żeby po prostu sobie postawił albo położył. Świeczka Wickford & Co. I to jest Warm Apple & Cinnamon. Mam nadzieję, że będzie tak samo pachnieć jak te duże, bo ja z nich to te duże kupowałam. O, a wzięłam ją. Dobrze, że tu kawa nie stała. Wzięłam ją z zamysłem tego właśnie, czyli ona sobie tu będzie stała i będzie mi tutaj pachniała. Także to. Dobrze, słuchajcie, że tu kawa nie stała, bo by mi się wszystko wylało. Ciastko się trochę zgniotło, ale to nic. Dobra, rzecz w sumie najcięższa, nie wiem, czemu ja to tu postawiałam. Rzecz najcięższa to są takie, kupiłam te. Takie te gumoleum, wiecie, do przyklejania. Wzięłam na razie tyle opakowań, bo na tyle po pierwsze mi starczyło, a po drugie też zobaczę, czy to będzie ładnie tu wyglądało. Poukładam sobie kilka i sprawdzę. Jak nie, to dam je do łazienki. Także takie po 3 pakowane. Na razie wzięłam 7 opakowań. Także to jest to. Teoretycznie je wzięłam z zamysłem, słuchajcie, tu do łazienki. Ale gdzie one pójdą, to się okaże. Dalej wzięłam coś fajnego na Halloween, zobaczymy, zrobię może sobie jakiś taki halloweenowy pierwszy raz makijaż, jeszcze nie wiem, sprawdzę. Także takie naklejki, po prostu tak sobie wzięłam, bo mi się spodobały. W funciaku właśnie zakupiłam, mam nadzieję tylko, że będzie wszystko działać, taki pod lodówkę, jak widzicie, taki marmurkowy i właśnie do tego kupiłam te mydło, czyli będę to przelewać. Dobra, dalej, piasek dla kociaków. Dalej, mleko, dalej, zapas baterii, paluszki duże, paluszki małe, dalej, to taka, ja nie wiem jak się to, no to co pokazuję Wam, jak się jajka gotowały, ja bardzo to lubię, to wrzucacie do gotującej się wody tam, gdzie jajka, jak jest całe na czerwono, to jest, są miękkie, na miękko, jak później tutaj jest na medium, no to wiadomo, że średnie i hard, czyli że na twardo. Ja już tu kiedyś miałam i lubię. To zakupiłam, słuchajcie, tutaj moja Dominika robi pazury, więc zakupiłam jej takie, po prostu mi się spodobało. Taki zestaw, mamy stópkę i mamy rękę i to są obcinaczki, słuchajcie, do paznokci, a tu jest taki mini pilniczek. O, i obcinaczki w kształcie stopy, a drugie w kształcie ręki. Także po prostu taki gadżet. Kot gdzieś miałczy? Lalo! Lala znowu właśnie na ptaki rzuca. I słuchajcie, rzecz ostatnia, jaką kupiłam razy 3. Czekajcie, parę kotów wyjmę. Co? Lala kogoś gania, słuchajcie.
Zakupiłam takie gadżety. Tak one wyglądają. I nie wiem, w którym było. O! Widzicie? Takie. To daje takie mocne światło. Wydaje mi się, że to będzie dość mocne. Fajnie to zaoszczędzi Wam prąd. Ja wziąłam to z zamysłem albo do łazienki, albo właśnie w pokoju tutaj, w sypialni, żeby właśnie jak się nie będzie chciało wstawać, włączać światło, to mamy tutaj, one są samoprzylepne na dwie naklejki albo do przybicia na gwoździk. Także fajna sprawa, samoprzylepne też można fajnie dopasować na przykład na szafki w kuchni, czyli tu pod szafką. Jeszcze zobaczę, jedna taka kosztuje 2 funty, ja zakupiłam 3. No zobaczymy, zakupiłam 3, bo wziąłam jeszcze dzieciakom właśnie po jednej, ale zobaczymy, jak nie będą chcieli, to ja wezmę i tutaj może w kuchni zrobię fajnie pod meblami i też może dokupię do łazienki, bo naprawdę świetny gadżet. No i tak jak mówię, bardzo zaoszczędzacie na prądzie. I co? I to są wszystkie moje tutaj zakupy. Ja się biorę za jedzenie ciastka, mojego cupcake'a dużego, to jest taki big cupcake normalnie i będę... Ale pachnie malinami, miam, miam, aż już się nie mogę doczekać. No i oczywiście kawcian. Także życzę Wam smacznej kawy. I co? I odezwę się do Was niebawem.